Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cfer, a to jest pierwszy odcinek z trybu Infected na serwerze vertes.pl i pewnie powiedziałem to źle, nieważne. Jest to ogólnie nowy tryb na Vertesie, który to w skrócie polega na tym samym, na czym polegają zombie mody na CS-ie, czyli jeden zarażony się pojawia po tam paru sekundach startowych i musi ubić ogólnie wszystkich graczy, którzy zamieniają się także w zombie, muszą ubić kolejnych graczy. No, normalny tryb zarażenie, prawda? Co tu jeszcze dodać? Mamy rangi, tak jak widzicie, ja mam rangę kapral w tym momencie i mam trochę lepsze uzbrojenie niż startowi gracze, co poziom aktualizuje się nasze uzbrojenie, no inaczej nie będę tego nazywał. I teraz trzeba się ukryć w tym czasie, kiedy jeszcze nie ma zombiaka. Nie wiem ogólnie, kto będzie zarażony, nawet ja mogę być szczerze, nawet w pierwszej rundzie. Od razu, okej. Dobre. Nie warto tracić HP, bo jak nie wspomniałem jeszcze tego, nie ma tutaj regeneracji. Jedzenie jak arbuz, rotten flesh czy ziemniak regenerują nam życie. My ogólnie jako gracze tylko z rangi możemy mieć jakieś tutaj regeneracje. Oprócz tego zombiaki zdobywają sobie regeneracje, regeneracyjne te rzeczy poprzez zabijanie innych graczy. Wtedy wypada jakiś rotem flash czy coś takiego. Dobra, ukryjemy się gdzieś tutaj na statku. Tutaj może nie, ale wejdziemy sobie tutaj. Już sobie szczeliłem, kurczę. Może jeszcze piętro wyżej. Nie ma piętra wyżej? Wydawało mi się, że jest. Nawet tutaj jest, kurczę, strasznie ciemno i nic nie będę widział. Wy też w sumie nie. Wiecie co? Ja bym po prostu stanął sobie przy wejściu na statek. I sprawdzał, czy nikt mi tutaj nie wchodzi. Jeszcze będę shiftował do tego. Już jest trzech zarażonych. No to, kurczę, nie fajnie. Powiem wam, że jest dosyć późna godzina. Jest naprawdę mało graczy teraz. W sumie jest cisza nocna, jakbym tak jeszcze miał na to zauważyć. No ale trudno, nagrać muszę, bo niestety muszę mieć zapas pewien nagrań. W sumie nie wiem, kiedy się ten minigame pojawi. Na dniach na pewno. Aczkolwiek ten minigame, jak mówię, na serwerze wyszedł, no dzisiaj w sumie nawet. Oficjalnie został wypuszczony, a można było go widzieć już od jakiegoś czasu na YouTubie. A kiedy mój film się pojawi, to już pewnie będzie z tego pełno nagrań. Także wiecie. Ja ogólnie mam jakieś tam plany z tym minigame, bo ja ogólnie bardzo lubiłem zombie mody w CS-ie i takie motyw zarażania i tak dalej, to po prostu dla mnie ludziska to jest świetne coś. Jeśli to będzie możliwe tylko, jeśli wam się spodoba, to kurczę, naprawdę zacznę, zrobię serię z tego regularną, z Infected i będziemy nagrywać sobie częściej ten minigame. A to już prawda zależy od tego, jak będziecie aktywni pod odcinkiem. Dobra, nic się nie dzieje, no musimy czekać, jeszcze 5 minut do zakończenia mapy nam zostało. Akurat fajną miejscówkę sobie wyczyniłem, dobra. Weźmy sobie, zoomujmy. No na razie się nic nie dzieje tutaj. Wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. Kurczę, już 5 zarażonych. No nie, nie, nie. Tak sobie myślałem, czy nie wyjść ze statku. Ale po głębszym zastanowieniu... Już za dużo zarażonych jest. Jak było jeszcze 4, to okej. Jeszcze mogłem jakoś sobie poradzić z nimi. Uciec czy coś, ale jak jest już ich 5, to jest za duża szansa, że na kogoś trafi idąc po mapie. Okej. To jest wejście do góry. Pamiętam, że w jednym kontenerze jest wejście. I teraz pójdziemy sobie skampić tutaj. Tutaj mogę przyshiftować, ładnie. Kurczę, tutaj nikogo nie ma jeszcze. No kurde, no naprawdę, to jest minigame na czekanie, jeśli jest mało osób. Może uda nam się wygrać, ludzie, za pierwszym razem, nie? O kurde, jest tutaj. Widzicie? Idzie do mnie zombiak. Dobra. Kurczę, nie chcę oberwać. Z takiej wysokości oberwa obrażenia, no nie. To muszę zejść po drabince. Chcę jak najdłużej oszczędzić sobie HP. Bo nie ma innego wyjścia niż to jedno, tak? Mam nadzieję, że on mi tutaj na plecy nigdzie nie wybiegnie. Nie, nie ma. Dobra, w takim razie tylko czekamy, aż on tutaj podejdzie. Będziemy go zrzucać. Dobra, zdaliśmy obrażenie ładnie. O kurde, ale oklep dostaliśmy. Dobra, powinien paść. Nice. Dobra, musimy teraz uciec. Bo gość będzie wiedział, gdzie jesteśmy, on się zaraz odrodzi. Jeszcze nam przewaga zombiaków nad nami, że oni się odradzają. Kurczę, nie wiem, czemu ci ludzie wychodzą. Masakra. Lepiej jakby, kurczę, siedzieli tutaj do końca minigame, a nie. Czy jak zostali pokonani, to niech, kurczę, grają, a nie. To jest bez sensu takie wychodzenie, nawet o późnej porze. No w ogóle, kurde, te shadery i ta noc, nie? To tak dodaje klimatu. Masakra do tego minigame'u. Dobra. Pójdziemy sobie na drzewa, bo to jest fajna kryjówka. Ops. Fuck. Kolejne serduszko stracone.
Okej. Okay. Nie nerwowo, cyfer, nie nerwowo. A będziesz robił coś nerwowo, to będziesz bez sensu tracić HP. A zombiaki by tego chciało, oczywiście. Przeskoczę tutaj. Przeskoczę tutaj bez zadania sobie obrażeń. No spoko. Okej, okay, ładnie idzie. No, jesteśmy w dosyć fajnym miejscu. Ja bym się nawet pokusił o wejście do budynku. Kurczę, znowu straciłem HP. 3 minuty do końca. 3 zarażonych, 3 zdrowych ciągle. Ja sobie tutaj przeshiftuję. Nawet nie wiem, czy na tym minigame nie widać nikogo na shifcie, czy widać. O, teraz tak, rozlokujmy się tutaj. Dobra, nic chyba nie idzie. Czy bynajmniej nie widziałem nic. Najgorsze, że one widzą, kurde, nasze niki, jak nie shiftujemy. Więc mogą przez to łatwo namierzyć. Dobra, 2 minuty zostały. To jest chyba wejście. Tak, tu jest wejście, kurczę. To takie proste, no nie. No, niebezpieczne miejsce sobie wybrałem. Czy tu jest wejście wyżej gdzieś? Nie, tu jest tylko okno. A co tutaj jest? Tutaj jest zejście, tak jak z tamtej strony? Tak, jest to samo zejście, okej. Okay. Powiem wam, że jest łatwiej, jak jest mało graczy. To na pewno. Łatwiej od strony survivorów. Kurczę, nie wiem jak to nazwać. Jest późna godzina, naprawdę. Ciężko mi się teraz mówi. Okej, okay, to trzeba zrobić tak. No. Bez sensu stracone HP. Kurczę, trochę ryzykuję, nie? Bo podaję im swoją pozycję praktycznie, jak na dłoni. Jakby tu jeden zombie jakiś przebieg mądry, to już bym nie mieli. Coś jak zginie. Okej, okay, to jest zombie chyba, więc zginął, bo nie widzę, żeby przybyło ich. Oj, teraz będą chyba pioryn podawały nasze pozycje. Także jest podwójnie niebezpiecznie. Ja sobie gdzieś tutaj przykampiłem ładnie. Mam nawet widok, coś tu się dzieje w tym domku. Prawie czego nie mogą mnie jakoś chyba zajść zbytnio. Minuta do końca, ej ludzie, normalnie są emocje, wam powiem. Bardziej to okno mnie obchodzi, bo tylko tędy mogą do mnie wejść, nie? 57 sekund, o jenej. Jak ja nie zginę, to tutaj chyba jakieś niezłe nagrody są za przeżycie jako człowiek ciągle, nie? Zobacz, jakie tam 50 expa dostają mi trochę PD. Kurde, jeszcze jeden zombie wyszedł. No nie, no to chyba już wygraliśmy. Jedynym problemem by było, jakbym gdzieś spadł teraz nagle. Dobra, wejdziemy jeszcze wyżej, w razie czego dla pewności. O, już wyżej się nie da. 10 sekund, już tu mnie namierza. A dobra, nie powinni mnie znaleźć. 25 sekund, 20 sekund. O, idzie tutaj. Dobra, wejdę sobie najwyżej jak mogę. Liczę na to, że w 20 sekund gościu nie przejdzie tutaj tego parkuru całego. Będę sobie nawet tutaj patrzył. Nie, no wydaje mi się, że on tutaj nie wejdzie w 10 sekund. No dobra, to raczej mamy tego minigame'a. Także z tego miejsca wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki, jak wspomniałem. Jak będzie fajna aktywność. O. Tak trochę mało. No dobra. Także dzięki wszystkim serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki. Do zobaczenia. Cześć!